będziemy kontynuowali naszą lekcję Trudne Czasy. Przeczytamy z Księgi Dzieje Apostolskie, rozdział, drugi rozdział, od 37 wersetu. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 37 wersetu. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innych słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, ale bowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Amen. W pierwszej lekcji, jak przeczytaliśmy w Słowie Bożym i zobaczyliśmy w codziennym naszym życiu, jakie trudności ma codzienny człowiek i sytuacji bez wyjścia, w drugiej lekcji zaczęliśmy nasze chodzenie w kościele, w naszym życiu, jak idziemy, co chce od nas Bóg i na co oczekujemy od Boga, ale i od życia naszego, dopóki jak przyjdzie Pan i nas porwie. W poprzedniej lekcji mówiliśmy o związku człowieka z Bogiem, co jest pierwszym krokiem i podstawą chodzenia chrześcijanina. Chrześcijanin nie powinien mieć, dobrze, że jest, ale to nie jest to doskonałe, że ma tylko doświadczenia z Bogiem, ale oprócz doświadczeń powinien mieć bardzo dobry, ciągły związek z Jezusem Chrystusem, z Ojcem Niebieskim, ale i z Pocieszycielem, Duchem Świętym. Dzisiaj kontynuujemy naszą następną lekcję. Związek nasz z Kościołem. Związek nas oddzielnie, jako osoby, ale jako i rodziny, ale jako wszyscy razem w Kościele Chrystusowym. Jaki powinien być związek nasz z Kościołem? Wszystko zaczęło się, jak Jezus Chrystus, co do Kościoła wszystko zaczęło się, jak Jezus Chrystus znajdował się tutaj na ziemi, zaprosił swoich uczniów i zapytał się ich, bardzo ważne pytanie i odpowiedź, która powinna być dana, powinna być tylko poprzez objawienie Boga. I pytaniem było: za kogo mnie ludzie uważają, że ja jestem Synem Bożym? I wiele mówili ludzie. Jedni nazywali Go Eliaszem, Janem Chrzcicielem, jeszcze inni za jednego z proroków. Co miał każdy osobna w swoim sercu, tak Go nazywali. Ale jedyna osoba, to była jedyna osoba, którą wysłał Ojciec dla zbawienia ludzi. I uczniowie powiedzieli mu to wszystko i te zapytał się, i to jest chyba najważniejsze pytanie od Boga do ludzi, ale i najważniejsza odpowiedź człowieka do Boga. A wy za kogo mnie uważacie? Bo w tej odpowiedzi
jest zależność, wieczne życie, poznanie, kim jest ten, którego wysłał Bóg. Dzieło Boże jest, aby ludzie uwierzyli w tego, którego wysłał, Jezusa Chrystusa, zbawienie ludzi, bo ta osoba jest tajemniczą osobą. Jest jedyny człowiek, który narodził się z Marii Dziewicy i został spłodniony poprzez Ducha Świętego. Jedyny człowiek, w którym był zamieszkały pełnia Boża. Cielesny Bóg. Jedyny człowiek, który ma te dwie jedyne cechy. Syn Człowieczy i Syn Boży. Człowiek i Bóg. Jedyna osobowość, która może stanąć jako pośrednik między Bogiem a człowiekiem, bo on jako Bóg może się przybliżyć bezgrzeszny do Boga, jako Słowo Boże, i jako człowiek może się przybliżyć tak samo do człowieka. Jest mostem, jest osobą, którą łączy Boga z człowiekiem. Tylko on mógł wylać swoją krew dla zbawienia ludzi, czyli mógł się stać barankiem Bożym, aby mógł ponieść grzechy świata, bo tylko on był jedyny bezgrzeszny. Tylko on mógł dać, oddać swoją duszę dla ludzi, dla owiec Boga. I spyta się o siebie najważniejsze pytanie, które może dotrzeć do uszy ludzi. A wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr bez żadnego wahania, i to bez tego wahania jest bardzo ważne. Bez żadnego wahania, dlaczego? Powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, Mesjaszem, na którego czekamy. Ta odpowiedź bez żadnego wahania jest odpowiedzią, którą tylko może Bóg dać człowiekowi. Bo Słowo Boże mówi, niech nie myśli człowiek, jak waha się, może coś przyjąć od Pana. Bo jest tak jak fale, które przychodzi, odchodzi, ale nawet kroku nie idzie do przodu. Niekiedy jest spokojne, niekiedy jest wzburzone, ale ma granice. Chrześcijanin nie ma granic jednak. Ten, który wierzy w Chrystusa, nie ma granic. Tylko Słowo Boże nie ma granic. Tylko Królestwo Niebios nie ma granic. Tylko boskość, Bóg żywy nie ma granic. I człowiek, który wierzy w Chrystusa, nie ma granic. Czyli jest wieczny. Jest wszechmogący. Wszechmogący? Tak. Bóg jest wszechmogący, ale i ten, który wierzy w Boga, też jest wszechmogący. Jest bardzo mądry, bo w tej księdze są schowane wszystkie mądrości i poznania. I człowiek, który wierzy, że Jezus Chrystus, człowiek ten, który narodził się w Betlejem i narodził się w szopce i wychował się, wychowali go Maryja i Józef, stolarz, jest Bogiem, tym tajemniczym, tak, on jest Bogiem. I człowiek nie może tego zrozumieć, nie może tego pojąć. Człowiek nie może tego wynaleźć, to jest objawienie Boga. I dlatego odpowiedź Chrystusa, naszego Boga, jest to nie objawił ci ciało, ale to ci objawił tylko mój Ojciec Niebieski. I od tej chwili, jak człowiek ma te objawienie, wchodzi do Królestwa Niebios i jest w jednym życiu bez granic. Znajduje się w jednym życiu bez granic, w duchownym życiu. W życiu, gdzie są rozmiary szerokość, wysokość, długość. Tylko w Słowie Bożym są, poprzez Ducha Świętego człowiek może być poprowadzony poprzez Boga w głębokości Boże.
jeden człowiek bez granic. Bo granice kto daje? Ciało. Jeden człowiek duchowny, gdzie wszystko, tak jak u Chrystusa jest wszystko gołe i odsłonięte, sam Jezus Chrystus świadczy, ile ja usłyszałem od Ojca mojego, ja wam objawiłem. Wszystko, co usłyszałem od Ojca, nam objawił. Nie podporządkowuje się w fizycznych prawach. Tak, podporządkowuje się, bo jest jeszcze ciałem, ale przyjdzie chwila, że nie będzie się podporządkowywał. Po zmartwychwstaniu Kościoła, po porwaniu Kościoła, Kościół i wszyscy członkowie Kościoła będą podobni do Chrystusa. Bez granic. I jak będą podobni do Chrystusa? Będą królować na wieki wieków. Gdzie? Nikt nie wie. Jan mówił, ja nie wiem, co będzie później. Nie możemy wyobrazić sobie, jak będzie w Królestwie Niebios. Nie mieści się w naszym rozumie. Apostoł Paweł co powiedział? Przeprowadził mnie Pan do trzeciego nieba. I tam usłyszałem niezrozumiałe rzeczy, które nie jest przebaczone, aby człowiek przemówił. Pomyślcie, co tam jest w Królestwie Niebios? Jak tam będzie? I dlatego mówię, od chwili, jak człowiek odpowiada bez wahania, z odwagą, że Jezus Chrystus Nazarejczyk jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, wychodzi od fizycznego otoczenia. Wychodzi od fizycznych ograniczeń i wchodzi w duchowne otoczenie. Tam, gdzie jest wszystko, jest odsłonięte. I tam w tym fizycznym otoczeniu, jak chcemy opisać jednym słowem, Chrystus to nazywa, Bóg to nazywa Kościół. Kościół nie są ścianami, nie jest ścianami i nawet nie jest tak samo zebranie ludzi, ale to jest jeden szczególne zebranie ludzi, które składa się z ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Bóg dał im władzę, aby stały się dziećmi Jego. Dał objawienie Bóg we wszystkim. O przyszłości, i o teraźniejszości poprzez Słowo Boże, ale szczególnie dał objawienie dla osoby Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, które ta osoba nie jest jednym Bogiem dalekim, jednym symbolem, jednym idolem, ale jest jednym żywym osobą, sam Bóg, gdzie pierwszy i najlepszy mieszka w środku w człowieku. I nie tylko On, ale poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego cały trójosobowy Bóg, Ojciec, czyli Syn i Duch Święty mieszka w człowieku. I ten duchowny dom jest Kościół Chrystusowy, o którym Pan, tycząc się do Piotra, powiedział mu, że ty jesteś Piotrem, kamieniem i ja, Jezus Chrystus, na tym kamieniu zbuduję Kościół mój, po pierwsze, a po drugie, bramy piekielne nie przemogą go i nie znajdujmy, czym są bramy piekielne. Przyjmijmy to, jak jest napisane, bo nasz rozum nie może tego pojąć, bo nawet nie wiemy, co jest piekło. Tam, gdzie idą martwi, tam nie idźmy tam, gdzie do rzeczy, tam, których nie znamy. Czyli moc wroga, moglibyśmy powiedzieć inaczej bardzo prosto, nie przemogą go. Czyli śmierć nie jest ważna. W Kościele nie ma śmierci. Sen jest. Przejście z tego życia do tamtego życia. Śmierci w Kościele Chrystusowym nie ma. Wszyscy jesteśmy żywi. Bo Kościół Chrystusowy
składa się z tych, którzy umarli w Chrystusie, którzy zasnęli w Chrystusie i ci, którzy oczekują przyjścia Chrystusa. Bramy piekielne nie przemogą go. I po trzecie, dam ci klucze Królestwa Niebios. Kościół Chrystusowy ma klucze Królestwa Niebios. Klucze Dawida. Klucz, który ma Chrystus. Który otwiera i nikt nie zamyka. I zamyka i nikt nie otwiera. I to wszystko zaczęło się od tego objawienia, które uczynił ojciec Piotrowi. I Chrystus nam dzisiaj. I od tego momentu Kościół był od początku świata uplanowany od Boga i który buduje tylko Jezus Chrystus. Kościół jest czymś, czym się objawiło i cechą Kościoła jest po pierwsze, że jest ciałem Chrystusa, a my jesteśmy członkami ciałem Chrystusa, co znaczy, że fizyczne ciało, człowiecze ciało Słowa Bożego Jezusa Chrystusa, ciało Jezusa Chrystusa żywego jest Kościół. Tak jak Chrystus jest odblaskiem chwały Boga i obrazem Boga niewidzialnego, w taki sam sposób Kościół jest ciałem Chrystusa, jest obrazem Chrystusa i jeszcze bardziej coś ważniejsze, głową ciała kościelnego jest Jezus Chrystus. I jeszcze Kościół jest panną młodą Chrystusa, zaręczoną Jego i kobietą Jego, żoną Jego, gdzie w którymś momencie odbędzie się ślub z Barankiem Bożym jako ciało. Chcę to przeczytać tak, jak jest to napisane w liście świętego Pawła do Efezjan. W 25 wersecie. W 5 rozdziale jest napisane. 25 werset. Czytam od przecinka i później. Ich. Tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokolany. Pierwszą rzeczą, która została stworzona poprzez Chrystusa po objawieniu się Kościoła, jest budowa Jego. Jest, czyli uświęcenie, uświęca Go, rozróżnia Go. Jak to się staje? Dając swoje ciało jako ofiara, ciało Chrystusowe na krzyżu na Golgocie, uświęca Go i czyści Go poprzez kąpiel wodną, przez słowo. Oczyszcza go poprzez słowo. Czyli Kościół jest oczyszczany i uświęcany poprzez Chrystusa, jest wzrastany i budowany, dopóki aż dotrze do momentu, jak będzie gotowa, aby Chrystus go przedstawił wobec Boga, powie, że to jest Kościół, to jest moja panna młoda, ja przygotowałem ją, jeden Kościół chwalebny, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale jeden Kościół święty i niepokolany. I to jest pierwsza rzecz, którą ma za cel uczynić Chrystus. Uświęcenie, oczyszczenie, udoskonalenie Kościoła. Nie stał się jednym Kościołem i tylko to, nic więcej, ale to jest jeden Kościół, którą buduje Chrystus, upiększa go, uświęca go, wyróżnia go, wzbogaca go. I jeszcze jest jednym Kościołem,
którą jest Panną Młodą i chwałą mężczyzny jest kobieta jego i chce go doprowadzić do największej chwały, królami i kapłanami Najwyższego. I jeszcze musimy powiedzieć o Kościele, że tak jak powiedzieliśmy, z początku jest duchownym rajem, czyli, bo tak jak z początku stworzył Bóg niebo i ziemię, stworzył raj i włożył do niego ludzi, aby pilnowali, aby pracowali w tym raju poprzez ich posłuszeństwo do woli Boga, tak samo teraz poprzez Jezusa Chrystusa stworzył duchowny raj, Królestwo Niebios na ziemi, Królestwo Niebios w środku w nas, gdzie dodaje codziennie do Kościoła swojego zbawiających, aby pilnowali go i aby pracowali w tym Kościele. Jest to światło w ciemności. W tej wielkiej ciemności, która jest na ziemi, tylko Kościół jest światłem, jest życiem w śmierci. Cała ziemia, cała planeta jest w śmierci, jest prowadzona poprzez wroga. Kościół Chrystusowy jest w życiu wiecznym, bo Chrystus jest wiecznym życiem. I jeszcze Kościół Chrystusowy, kochani bracia, ma prawdę. Tylko Kościół Chrystusowy zna prawdę, największą prawdę, którą jest Słowo Boże. Jak mówimy o Kościele Chrystusowym, powinniśmy opisać na samym początku związek nas w Kościele. Kościół nie ma nic wspólnego z dogmatami, z wyznaniami, z religiami, z nauczaniami ludzkimi. Kościół Chrystusowy nie ma przewodniczących, nie ma liderów, nie ma nauczycieli. Nie jest prowadzona, kierowana poprzez ludzi. Kościół Chrystusowy ma Króla Jezusa Chrystusa i prowadzącego Pocieszyciela Ducha Prawdy i Ojca Niebieskiego Boga. To jest Kościół Chrystusowy i nie ma potrzeby od ludzi mocnych, aby pilnowali ją, aby prowadzili ją, go, aby nie ma potrzeby do nikogo. Jest drzewem zasadzonym koło źródeł żywych, tak jak chrześcijanie, tak samo i Kościół. Bardzo szybko, poprzez Słowo Boże, daliśmy jeden obraz Kościoła Chrystusowego i wiele jeszcze innych, żebyśmy mogli powiedzieć, Kościoła Chrystusowego na ziemi. I przed pójściem do, co do związku naszego, co do Kościoła, to co powinniśmy powiedzieć jest, że tak, Kościół nie ma związku z dogmatami, z wyznaniami, ale jest różnica Kościoła do Kościoła, od Kościoła. I chciałbym zobaczyć to w Słowie Bożym, jest napisane w pieśni nad pieśniami, w 6 rozdziale, pieśń nad pieśniami, księga ze Starego Testamentu, 8 werset. Jest 60 królów, królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku, mówi Bóg. Lecz jedna jest tylko moja gołąbka, bez skazy, jedynaczka swojej matki, wybranka swojej rodzicielki. Widziały ją dziewczęta i nazwały błogosławioną. Królowe i nałożnice wysławiały ją, mówiąc: kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? I to jest najpiękniejsza pieśń Słowa Bożego. I to jest dlatego pieśń nad pieśniami. I to jest jedne wyrażenie, które wyraża najwyższy stopień opisania Słowa. Tak jak Pan Panów. Pan największy, najmocniejszy Pan Panów. Król Królów. Największy stopień Króla. I tak samo pieśń,
to jest ta, która jest napisana przez Ducha Świętego, pieśń nad pieśniami, która opisuje miłość Chrystusa do Kościoła Panny Młodej i ofiarowanie Kościoła i miłość Kościoła do Chrystusa. I teraz przychodzi sam Bóg przez Ducha Świętego, opisuje Kościół jedyny, która jest jedyna, jedynaczka swojej matki i wybranka swojej rodzicielki między 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Tak jak gwiazda od gwiazdy różni się swoją chwałą i tak jak chrześcijanin od chrześcijanina jest różny w stosunku co do dzieła, i tak samo Kościół do Kościoła jest rozróżniany od chwały, co do chwały swojej. I Chrystus nam pokazuje jeden Kościół, poprawny Kościół, który ma jedyne cechy. I mówi, jedyna jest moja gołąbka. Po pierwsze, bez skazy. Bez skazy. Bez zmazy lub skazy. I bez skazy jest Kościół ten, który jest wychwalany. Chrystus wyczyszcza go swoją krwią i swoim słowem. Jeden Kościół, który chodzi dokładnie i zgodnie z wolą Boga. I tutaj chcę zważyć na coś jako nawias. Chcę otworzyć jeden nawias. Takie różnice widzimy wszędzie i nawet w tym samym kościele. Jeden młody rozróżnia się od wszystkich innych. Dlaczego? Dlaczego go przedstawia Bóg? Jedna młoda kobieta jest rozróżniana od wszystkich innych młodych. Jeden chrześcijanin jest rozróżniany od wszystkich innych chrześcijaninów. Dlaczego? Co się dzieje? Po pierwsze, jest bez skazy. Żałuje od razu i myje go Chrystus swoją krwią świętą. Słowo Boże ma odpowiedź w jego życiu. Wzywa Słowo Boże, pragnie Słowo Boże, żyje ze Słowem Bożym. Tak jak powiedzieliśmy, wejrzy. I tak jak jest napisane w liście do Jakuba, znajdę to, tak jak jest to ładnie zapisane, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie wykonawcą Słowa Bożego. On jest, nie jest łatwo, nie jest po ludzku możliwy, aby jeden człowiek był, stał się wykonawcą Słowa Bożego, bo człowiek nie mógł wykonać zakonu. Ile bardziej wykonawcą Słowa Bożego, Ewangelii Chrystusowego, gdzie jest jeszcze wyższa tyczka, jest jeszcze bardziej trudniej. Nie może człowiek stać się wykonawcą Ewangelii, ale aby ktoś się stał wykonawcą słowa, musi naprzód wejrzeć, musi trwać w nim, musi stać się wykonawcą dzieła i w takim sposób staje się wykonawcą słowa poprzez łaskę. I na koniec uświęcony poprzez Ducha Świętego i dlatego jest rozróżniany brat, siostra od innych i przedstawia go Bóg i go wywyższa i go osłania i mówi, jak dlatego, że stałeś się drogocenny w oczach moich, ja cię wychwaliłem. Wielu było proroków w Starym Testamencie. Do Daniela powiedział, sługo mój wielce ukochany. Nie wszyscy są jednakowi prorocy. Nie wszystkim powiedział takie słowo. I nie jest dobrze, abyśmy przyrównowali jeden do drugiego samych siebie, ale jest, bo to jesteśmy, stajemy się głupcami, ale wzywajmy odwiedziny Boga, nawiedziny Boga, błogosławieństwo Boga, wzywajmy to.
trwając w uświęceniu, bez skazy, i po drugie, wybranką swojej rodzicielki, czyli dokładnie tak, jak był pierwszy apostolski Kościół, dokładnie tak, jak byli pierwsi chrześcijanie pierwszego apostolskiego Kościoła, dokładnie, czyli co jest napisane, co jest, co pisze, tak, jak pisze, bez żadnego, tak jak mówią ludzie, wody do wina, bez żadnego wahania. Bóg jest z nami i jak Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam? I Słowo Boże jest naszą konstytucją, jest naszym sposobem życia. I nie abyśmy żyli według ducha, ale byśmy chodzili według ducha, bo tylko ci, którzy są prowadzeni poprzez Ducha Świętego, są naprawdę uczniami Jezusa Chrystusa. I dobrze jest, kochani bracia, abyśmy dali przykłady dla nas, dla naszej rodziny, dla naszego Kościoła. I naszym przykładem nie może być nic innego, jak tylko, tak jak mówi apostoł Paweł, jeden ma przykład. Naśladowcami moimi bądźcie, tak jak ja Chrystusa. Kim jest przykładem apostoła Pawła? Chrystus. Kim jest przykładem Kościoła? Kościół Chrystusowy. Kim jest przykładem ludzi? Słudzy Chrystusa. Patrząc na życie naszych braci. I ile my wejrzymy i trwamy w Słowie Bożym, tyle Bóg rozkłada światło, które jest większe światło od słońca. Światło wieczne, aby świecił Twoje życie, aby świecił w Twoim życiu i aby uczynił Cię światłem na tej ziemi i aby był wychwalany Ojciec Niebieski, jak ludzie patrzą na Twoje dzieła, na Twoje wykonawcą dzieła. I to jest Kościół Chrystusowy. I co się dzieje teraz w Kościele Chrystusowym? Jest jeden szczególny obrzęd, który ustawił Słowo Boże według woli Bożej. Trwali, mówi Słowo Boże, i w oryginalnych tekstach w starogreczyźnie jest to piękne słowo oczekiwali. Oczekiwali z cierpliwością. Jest to piękne słowo. Oczekiwali z cierpliwością. Co oczekiwali? Wszystko od Boga. Nadzieja ich była co do Boga. Na co oczekiwali? Oczekiwali od Boga. Gdzie? W kościele, w środku. Wszyscy razem. Trwali, oczekiwali z cierpliwością. W nauce apostolskiej. We wspólnocie, w łamaniu chleba. I w modlitwach. Nie będziemy mówili teraz co do obrzędu. Wiele razy mówiliśmy ten temat, ale to jest obrzęd Kościoła. Ludzie dodali wiele rzeczy. Jedni dodali piosenki i tańce, drudzy dodali różnego rodzaju organy muzyczne i różnego rodzaju rzeczy. My jednak dzisiaj i w całym naszym życiu podjęliśmy decyzję, żeby nas interesowała Kościół Nowego Testamentu, Kościół Słowa, Kościół Dziejów Apostolskich, Kościół listów apostołów. To nas tylko interesuje. I to był obrzęd Kościoła. Codziennie trwali w nauce apostolskiej. Czyli codziennie w Słowie Bożym. Tylko w Słowie Bożym. I co? I to samo przez cały czas czytali? To jest to samo i to samo, bracia, co mówicie? Codziennie się zmienia. To jest piękna różnorodność. Słowem Bożym Bóg nas wyczyszcza, uświęca. I zobaczmy, co mówi w ciągu dalszym. Codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni jedną duszą, jednym duchem, jednym duszem, duszą, ochotną duszą, jednym duchem, Duchem Świętym.
trwając w łamaniu, chlebem, co niedzielę. Wiele stworzyli ludzie, raz na miesiąc, raz na trzy miesiące, raz na rok, codziennie, co chcą robią ludzie z wieczerzą pańską. W kościele jednak oni trwali co niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia, w wieczerzy pańskiej. Codziennie trwali w modlitwach, Słowo Boże i modlitwach. Co robicie codziennie w kościele? Słuchamy Słowa Bożego i modlimy się. Nic innego, nic innego. W niedzielę przyjmujemy udział w wieczerzy pańskiej, twierdząc śmierć Jezusa Chrystusa, że nie była sprawiedliwa wobec wszystkich mocy. Czyli świadczymy, że diabeł zabił bezgrzesznego Jezusa Nazarejczyka, który nie miał żadnej władzy, aby to uczynił diabeł, bo owocem grzechu jest śmierć, a Jezus Chrystus był bezgrzeszny i to było zniszczenie diabła. Poprzez sprawiedliwość Bóg wzbudził zmartwychwstałego Chrystusa i dał Jemu wszelką władzę na niebie i ziemi, i Jezus Chrystus daje wszelką moc swojemu Kościołowi. Będziecie chodzić po wężach i po żmijach i nic wam nie będzie przeszkadzało, bo ja wam daję moc, którą nam mi dał Ojciec mój. I tak jak mnie wysłał Ojciec na świat, abym głosił wieczne życie, tak samo ja was wysyłam na cały świat, abyście głosili wieczne życie. Co niedzielę więc głosimy śmierć Chrystusa i świadczymy, że zgładził w taki sposób swoją śmiercią. Zgładził głowę diabła tam na krzyżu na Golgocie. I na koniec wspólnota między braćmi z jednym duchem, jedną wiarą i miłością. I ta jedność, która jest w Kościele Chrystusowym, jest jednym cudem, jest jedynym cudem. Jedność. Nie jednoczy nas nic innego, nic innego ziemskiego, ale miłość Chrystusa nas łączy. I Bóg, Ojciec Bóg, łączy swoje dzieci. Jedność. Nie oczekujemy jeden od drugiego nic. Jak mamy jakiś związek, będzie to w następnej lekcji, jak mamy jakiś związek, jest związek usługiwania. Jak widzimy kogoś, widzimy po to, aby mu usługiwać, a nie aby wziąć od niego. Dlaczego? Bo mamy myśli Chrystusa, mamy zwyczaj Chrystusa, który nie przyszedł tutaj, aby być usługiwany, ale aby usługiwał i aby dał swoją duszę jako zapłatę dla wielu. To jest duch i myśli i Chrystusa. I w Kościele Chrystusowym zaczyna się dzieło Boże dla człowieka. Po pierwsze, i zobaczmy to w liście do Efezjan, jest to z 4 rozdziału, 11 werset. Jak działa Chrystus w Kościele? Po pierwsze, list świętego Pawła do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I teraz najważniejsze, aby przygotować świętych. Przygotować. Po pierwsze, to co czyni Bóg, jest przygotowuje ludzi. I jest bardzo ważne, co znaczy przygotować, bo jak pójdziemy do listu do Rzymian i przeczytamy z
z 9 rozdziału, z 20 wersetu pisze: O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? Przeznaczone na zgładę, czyli są dwa nauczyciele, którzy przygotowują ludzi. Jeden jest Chrystus, który przygotowuje swoich uczniów w kościele. Nie mówcie na nikogo, że jest żaden nauczyciel. Jeden jest nauczyciel, Jezus Chrystus. I nie nazywajcie nikogo liderem. Jeden jest lider wasz, Chrystus. Jeden jest nauczyciel i lider, który przygotowuje ludzi do wiecznego życia. Ale jest tak samo jeszcze jeden nauczyciel, diabeł, w szkole, co się nazywa świat, i przygotowuje ich do, jako naczynia gniewu, na zagładę. Ale Chrystus przygotowuje ich jako naczynie kosztowne. Czyli nie może być człowiek nieprzygotowany albo w kościele. Co znaczy przygotowuje? Nauczam się głęboko. Nauczam się, jest przygotowany adwokat, jest wyćwiczony, zna wiele rzeczy ten adwokat. Przygotowany, ma wielką, ma dużą naukę. I na tym świecie jest jeden nauczyciel, który przygotowuje naczynia wybrane w szkole, które się nazywa Kościół. To jest Jezus Chrystus. I jak nie jesteś w kościele, czyli znaczy, że przygotowujesz się gdzie indziej, w szkole, które nazywa się świat, poprzez diabła, jako naczynia gniewu, przeznaczone na zagładę. I w kościele wychodzą bracia święte, które znają Słowo Boże, i widzimy dzieci 5-6 lat, które znają Słowo Boże. Pamiętam, jeden raz był jeden młody człowiek, który wszedł do kościoła przed wieloma laty i wziął gazetę, gazetki, i rozdawał gazetki chrześcijańskie, i dał jednemu dziecku, i przychodzi jeden i łapie go: co żeś zrobił? Dałeś jedną gazetę chrześcijańską jednemu dziecku. Tak, dałem. Wiesz, że to nie jest prawne. Chodź do ośrodka. Prowadzi go do domu, do jednej willy. Powiedz mi, co pisze gazetka. I mówi ten właśnie młody człowiek, co dopiero wszedł do kościoła, mówi mu o Chrystusie, o wiecznym życiu. Powiedział mu wszystko. I mówi: wiesz, kim ja jestem? Kim jesteś? Ja jestem profesorem teologii. I ten młody człowiek powiedział: i wy nie znacie tego? Zapytał się. I to jest coś... Kochani bracia, nie jest przygotowany człowiek, nie studiuje człowiek się w duchownych rzeczach poprzez fizycznego człowieka, ale ani poprzez duchownego człowieka, ale poprzez Chrystusa. Nie mogą nauczyciele cię nauczyć. Co ci powiedzą? Tylko Chrystus może cię poprowadzić, może cię nauczyć i może ci objawić, w jaki sposób. Jak to czyni Bóg? Zobaczcie, jak to pisze w Słowie Bożym. I otworzył serce Lidii, aby zważał na to, co mówił Paweł. Jak ci Bóg nie otworzy twojego serca, nie możesz przeczytać tego słowa, tego księgi. Nie możesz siedzieć tutaj godzinę czasu. Po 5 minutach odejdziesz, będziesz się chciało spać. Widzieliście, jak na zebraniach śpią. Bo nie mówię ze zmęczenia. Ze zmęczenia może się stać, ale
ze znudzenia. Dlaczego? Bo jak ci Bóg nie otworzy serca, byliście na różnych rodzaju zebraniach, jak tam śpią, śpią, chrapią i dlatego mówią, nie mów wiele czasu, jedno 15 minut tylko, bo nie będzie mogli wysłuchać tego wszystkiego, bo zasną wszyscy. Jak Bóg nie otworzy serca człowieka, człowiek nie może wysłuchać Słowa Bożego. I dlatego najpierw przychodzi Bóg i otwiera serce i później otworzył rozum, aby zrozumieli Pisma. W taki sposób działa Bóg. Wiecie, że porwanie Kościoła nie mogą zrozumieć ludzie. Był kiedyś bardzo ważny w jednej religii i mówił, dlaczego ty jesteś teologiem, filologiem wykształconym, dlaczego żeście nie przetłumaczyli dobrze Słowa Bożego? Piszecie tam, że jeden jest porwany, a drugi pozostaje. A wy piszecie, jeden zostaje zbawiony, a drugi stracony. Dlaczego tak żeście napisali? Jak możecie przekształcić, że porwany, że jest zbawiony? To nie jest to samo. Gdzie jest porwany? Pyta się on. Jeden zostaje porwany, a drugi pozostaje. Gdzie pozostaje? Tam, gdzie są, tam, gdzie jest ciało, tam tak samo będą orły. Wiesz, co to znaczy? Co znaczy? I on się patrzył na mnie i odszedł. Nie mogą zrozumieć porwania Kościoła. Porwanie? Jakie porwanie? Jeden dzień. Jeden dzień będzie porwanie, przyjdzie Pan i będzie sąd. I wyrzućmy wtedy z Ewangelia. I nie mogą tego zrozumieć. Bo wszyscy ludzie chcą poznać prawdę. Ale teraz nie jest, ma znaczenia, co chcesz. Ja powiem Wam, że ja chcę zostać astronautą. Ale nie mogę. Bo bym się bał, ale powiem coś innego. Piłkarzem. Nie chcę też być piłkarzem. Mówimy tylko tak teraz. Nie możemy wszystkiego uczynić. Nie możemy, kochani bracia. Nie może, nie mogą oni, ci ludzie, tak samo, bo musi przyjść Chrystus, musi ci otworzyć serce. Musi przyjść Chrystus i musi ci otworzyć rozum, abyś zrozumiał Pisma. I to nie staje się poprzez uniwersytety. To się staje tylko poprzez Ducha Świętego. Tylko Duch Święty to czyni. Weźcie jedno dziecko, 10 lat, 9 lat. Wiesz, co to znaczy porwanie Kościoła? Jak nie wiem? Wiem i modli się o porwanie Kościoła, to dziecko. Wiesz o Chrystusie? Był jeden ksiądz, kapłan. Mówi, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Przestań. Chrystus zmartwychwstał. Zbijemy jajka. Pojemy się jajkiem. Zostaw teraz zmartwychwstał. Skąd to wiesz? Był ktoś tam. O tym mamy mówić. O zmartwychwstaniu, wiecznym życiu. I uczyniu tak, o jeszcze. Bóg niech nas zachowa. Ale rozumiemy, że to jest, kochani bracia, Jezus Chrystus, aby przygotował cię, aby wystudiował cię i to się dzieje tylko w Kościele Chrystusowym. Tylko w Kościele Chrystusowym. I mówi w ciągu dalszym. Poprzez przygotowanie świętych. Nie jesteś świętym, nie możesz być przygotowanym. Wy jesteście wszyscy tam święci? I to jest trudne pytanie. Wszyscy jesteście święci tam? Upadamy też często, ale dziękujemy Bogu, bo Jezus Chrystus swoją krwią nas uświęca i krew Jego daje nam moc, abyśmy szli. Przygotowuje nas poprzez przygotowanie świętych. I teraz. Do dzieła posługiwania. Kościół ma dzieło. Ma apostolstwo. Nie jesteśmy jednym zebraniem ludźmi, gdzie siadamy, pijemy, jemy i idziemy do domu, aby się spotkać znowuż. Mamy apostolstwo. Mamy dzieło. Ale dlatego, że nie mamy czasu więcej, będziemy kontynuowali w następny czwartek. Pan niech nas pobłogosławi. Zaśpiewajmy hymn 234.